Może o sobie więcej powiedzieć, przedstawić, bo tego nie uczyniłem na wstępie. I proszę o swoją część wypowiedzi w 5 minutach. Nazywam się Michał Cieślak, reprezentuję województwo świętokrzyskie. Z wykształcenia jestem ekonomistą. Zawodowo zajmuję się problemami i zagadnieniami gospodarki żywnościowej. W latach 2009-2010 pełniłem funkcję eksperta Generalnej Dyrekcji do Spraw Rolnictwa Komisji Europejskiej w Brukseli. To, co chciałbym dziś omówić, czy czym zająć się, będzie dotyczyło bezpośrednio, myślę, że ekonomii oraz mechanizmów, które występują na rynkach. Rolnictwo to jest, wydaje mi się, ostatnia gałąź naszej gospodarki, która tak naprawdę generuje produkt, a to produkt stymuluje rozwój gospodarczy i miejsca pracy. Jedno miejsce w sektorze gospodarki, w sektorze rolno-spożywczym generuje 2 lub 3 miejsca pracy w innych sektorach gospodarki. I o tym zapominamy. O tym zapomina Platforma Obywatelska lub nigdy o tym nie wiedziała, a na pewno zapomniał o tym PSL. Jedno miejsce, powtórzę, pracy w sektorze rolno-spożywczym generuje 2 lub 3 miejsca pracy w innych sektorach gospodarki. Bo jeżeli wyprodukujemy pietruszkę czy inne produkty, to trzeba je wykopać, trzeba je przygotować do sprzedaży, trzeba je przetransportować, trzeba je przetworzyć, trzeba je wprowadzić do obrotu. To jest mnóstwo miejsc pracy. To jest handel, to jest transport, to są paliwa, to jest dystrybucja, to są produkty, które są sprzedawane rolnikowi do produkcji. Więc ten sektor gospodarczy rozwija się w dużym stopniu. Każda gospodarka poza Polską stawia w 50-60% na sektor rolno-spożywczy, bo wie, w jakim stopniu to wpływa na miejsca pracy i na rozwój gospodarki. Jaką mamy sytuację obecnie? W ubiegłym roku w naszym kraju zlikwidowano około 12 do 15 tysięcy małych firm. Mówię tutaj o sklepach lokalnych. W województwie świętokrzyskim było to 900 rodzinnych firm. Co się dzisiaj dzieje? Nie ma sklepów. Mały sklepik lokalny, który funkcjonował gdzieś w społeczności lokalnej, zaopatrywał się na giełdzie rolnej, w przetwórni, w masarni, w hurtowni. To było kilka miejsc pracy. Do przetwórni tucznika zawiózł rolnik. Na giełdę przetwory, czy tam produkty rolne, zawiózł rolnik. To wszystko obiegało w lokalnym rynku i 100 zł wydane przez tego sklepikarza trafiało za chwileczkę z powrotem do rolnika. Przez miejsca pracy, przez sprzedaż w przetwórniach, w masarniach. Ten pieniądz był na rynku, ten pieniądz był w obiegu i ten pieniądz trafiał cały czas z powrotem do rolnika, do przetwórcy, do handlowca, do hurtownika. Było wiele miejsc pracy. Dzisiaj tego sklepu nie ma. Za to jest sieć handlowa, która zaopatruje się poza granicami kraju i tą 100 zł, te pieniądze z tego obiegu dzisiaj zamienia na euro lub inne środki i wytransferowuje z kraju do innych państw lub swoich siedzib, gdzie oczywiście dokonywane są zakupy i zaopatrzenie. To dzisiaj powoduje, że Kowalski nie ma pieniędzy, że nie ma, nasze rolnictwo się nie rozwija, że nasza gospodarka żywnościowa upada, a jednocześnie upada gospodarka krajowa. Jakie są, może jeszcze zanim przejdę do takiego krótkiego podsumowania, chciałbym podać za przykład również poziom braku jakiejkolwiek kontroli lub chęci do kontroli poziomu importu. W ubiegłym roku to było bodajże 700 tysięcy ton wieprzowiny przez te właśnie sieci i korporacje sprowadzonych do naszego kraju. Bez żadnej interwencji państwowej. Jeżeli nasza produkcja wynosiła około 1 400 000, no to jest ponad połowa. To skąd ma być cena na tucznika? Jakimi mamy mechanizmami możemy się innymi posługiwać i budować opłacalność produkcji rolnej? Ostatnio widziałem bardzo głośny nagłówek, minister Sawicki wpadł na to, jak poprawić opłacalność produkcji rolnej. A to nie trzeba grona wielkiego eksperta. Wystarczy przyjechać na nasze dzisiejsze spotkanie, to by się dowiedział, jak to zrobić. Proszę Państwa, sieci handlowe, ogromna dystrybucja, koncerny, to wszystko musi być poddane szczegółowej kontroli, musi być opodatkowane przede wszystkim i musimy doprowadzić do sytuacji, w której minimum 50% zaopatrzenia
tego handlu, tych sieci będzie pochodziła z rynku krajowego. Powiem więcej, 30% z tych 50 musi pochodzić z rynków lokalnych. Właśnie z tych małych gniazd, o których mówiłem wcześniej. I to jest ogromna szansa na to, żeby nasze rolnictwo, przetwórstwo, produkcja odradzała się na nowo, żeby lokalnie w sposób zrównoważony był rozwinięty nie tylko nasz kraj, ale i gospodarczo i społecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję. Zanim poproszę pana Krzysztofa Mularczyka, doktora Krzysztofa Mularczyka. Janie Krzysztofie, obiecuję, że o 12 skończymy, na pewno będę. Ja myślę tak, ponieważ my mieliśmy te 10 minut opóźnienia wcześniejszego, ja powiem tak, szanowny panie pośle, tą dyskusję może przełożymy w tym drugim części panelu. Będzie okazja. Po 13 jest wystąpienie Beaty Szybo i my mamy